Dino Polska to prawdziwy fenomen warszawskiego parkietu giełdowego. Akcje notowanej na GPW sieci marketów od swojego debiutu w 2017 roku do dzisiaj wzrosły ponad 1000%. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego 2024 rok może być jednym z największych wyzwań w całej biznesowej historii spółki. Zapraszam na gorący temat Czarne chmury nad Dino Polska i Jeronimo Martens, właścicielem Biedronki. Inflacja spada, koszty wynagrodzeń rosną, a to oznacza, że walka o portfele Polaków się nasila. Zapewne macie świadomość tego i widzicie, że w przestrzeni medialnej rośnie wojna między Biedronką alidlem o to, kto wiedzie prym pod względem wysokości cen w dyskontach czy w marketach. Ta walka to efekt czynników makroekonomicznych. Inflacja spada, ceny już nie rosną w tak szybkim tempie, jak jeszcze w minionych latach, i to oznacza, że żeby nasza sprzedaż dynamicznie rosła i wyrównywała ten wzrost kosztów, musimy. Walczyć o klienta konkurencji. W praktyce to oczywiście oznacza, że ten, który najmocniej urośnie pod względem przychodów, obroni zyski i marże. Środowisko niestety nie sprzyja Dino Polska, który no, z racji tego, że jest fenomenem na polskiej giełdzie, no to w stosunku do sieci są też dość wysokie. Oczekiwania. Polska spółka ma za sobą e, dość trudny miesiąc. Akcje e, spadły w tym czasie z ponad 480 zł do 374 zł. Ta dynamiczna wyprzedaż była rozbita na dwa elementy. Po pierwsze, bardzo negatywną reakcję na początku marsa na wyniki. Samej Biedronki, z samego właściciela Biedronki, czyli Jeronimo Mertens, a później mocna wyprzedaż po publikacji swoich wyników finansowych, w których rozczarowała sieć sklepów przede wszystkim zyskownością. Właścicielom i zarządowi Dino Polska realnie zajrzało w oczy ryzyko no, coraz trudniejszego wzrostu, zarówno przychodów, ale przede wszystkim zysków. No i jeżeli sobie popatrzymy w praktyce, co to oznacza, no to Dino Polska ma przed sobą dwa największe wyzwania. Przede wszystkim, jak już mówiłem wcześniej, spółka zadebiutowała na giełdzie w 2017 roku i wtedy miała około 770 5 sklepów. Dzisiaj Dino Polska to 2400 sklepów. No a to oznacza, że pod względem procentowym ta baza dalszego wzrostu jest wyższa. No i inwestycje w nową infrastrukturę, w nowe sklepy, już w tak dużym stopniu nie przekładają się na dynamiki wzrostowe w procentach. No i to oznacza, że sprzedaż rośnie procentowo. Wolniej, a druga kwestia, no to jest kwestia oczywiście yy, tej inflacji, o której wspominaliśmy, bo sieci handlowe rosną z dwóch powodów: z otwierania nowych sklepów, no i przede wszystkim z rosnącej sprzedaży na starych sklepach, które zostały otwarte yy, w przeszłości. Ten wzrost sprzedaży na starych sklepach to jest tak zwany LFL. No, i on okazuje się, że w 2023 roku wzrósł mniej więcej o tyle samo, ile wyniosła inflacja. To nie jest dobra wiadomość, skoro wiemy o tym, że inflacja w 2024 roku będzie spadać. Więc łącząc te fakty, czyli wysoką bazę, jeśli chodzi o otwarcie nowych sklepów i spadającą realną sprzedaż porównywalną, Mamy coraz większy problem. To nie jest też tak, że zarząd Dino Polska siedzi z założonymi rękami. Spółka już od jakiegoś czasu przygotowała szereg działań, które mają przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom, które widać już na horyzoncie. Po pierwsze, spółka znacząco obniżyła zadłużenie, dzięki temu koszty finansowania koszty finansowe w przyszłych okresach będą. Dużo niższe, a dodatkowo, oczywiście, poczyniła wiele inwestycji, chociażby w infrastrukturę fotowoltaiczną, aby obniżyć ceny energii. Na korzyść Dino, mimo tej spadającej inflacji, działa też fakt, że, no, jak już mówiliśmy, realne wynagrodzenia rosną, zwłaszcza e, płaca minimalna a to oznacza, że siła konsumenta też rośnie, więc być może te spadki sprzedaży nie będą tak duże, jak się realnie wydaje. Pamiętajmy jednak tutaj z drugiej strony, że ta konkurencja rośnie. A jak już mówimy o konkurencji, to być może czas już zainteresować się Jeronimą Martens. Przypomnę tylko, że akcje Portugalskiej firmy, właściciela sieci Biedronka, która praktycznie odpowiada za 70% jej przychodów i e, większość zysków, e, są również możliwe do kupienia na polskiej giełdzie. E, no jeżeli popatrzymy na porównanie tych dwóch podmiotów, no to dojdziemy do ciekawych e, wniosków. Przychody e, Geronimo są wielokrotnie większe niż e, Dino. A wbrew pozorom, kapitalizacja tak mocno nie odbiega na korzyść Jeronimo. Jeronimo też generuje dużo większe zyski EBITDA, jest też notowane przy niższych wskaźnikach Cena do Zysku czy Enterprise Value EBITDA. Dodatkowo też wypłaca dywidendy. Jeżeli sobie popatrzymy na dynamikę wzrostu czy przychodów czy EBITDA w 2023 roku, to też te różnice nie są tak duże. W długim terminie jednak różnica między stopą zwrotu z akcji obydwu spółek zdecydowanie wypada na korzyść Dino. Dino bezapelacyjnie było gwiazdą tego ostatnich lat, jeśli chodzi o wzrost kursu akcji, Biedronka, czyli Jeronimo, no, stało generalnie w miejscu tych różnic między Dino a Biedronką jest y, oczywiście dużo więcej e, przede wszystkim podejście do długu. E, Dino posiada dużo więcej własnych sklepów, które stanowią realny majątek spółki, Biedronka częściej y, wynajmuje te lokale. No ale dzięki temu że częściej są w euro w tej chwili korzysta na tym. Więc tych różnic jest więcej, no ale zdecydowanie oczekiwania względem przyszłych Wyników Dino są dużo, dużo wyższe. Na koniec dajcie znać, co sami o tym myślicie: czy rzeczywiście ta wojna w polskim handlu się będzie nasilać, i czy to nie jest tak, że w takim środowisku jednak większy może więcej? Dajcie też znać, czy gdybyście dzisiaj mieli kupić jakieś akcje z takim założeniem, że będziecie je trzymać do końca tego 2020, 24 roku, no to na kogo byście postawili? Na Dino czy Geronimo? I tym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.